Hej, hej, witam was serdecznie dnia piątego w wielkim lesie. Przespaliśmy się pod plandeką, którą Kaziu pięknie rozstawił. Cześć Kazik, fajnie, że jesteś, szkoda, że zaczyna się deszcz i burza. No ale cóż, będziemy musieli go przetrwać. Musimy coś zjeść, musimy się czegoś napić. Zjemy sobie... O, jak ładnie je ostrygi, proszę bardzo. Tak szału nie ma, ale jeżeli chodzi o nasycenie, tego na razie nie chcę ruszać, że zjemy jeszcze jakieś takie, o, proszę bardzo. Dobra, powiedzmy, że to jakoś poszło. Mam tylko jedną część, gdzieś się zniszczyła, no. Zniszczyła nam się zbroja, chyba. Słuchajcie, bo tutaj mam takie wrażenie, że mam tylko jedną na ręku. No trudno. No pada straszliwie, tylko dlaczego pada mi co? No, jakiś hełm na sobie, że mam jakieś kropeczki wody. Nie chcę tak. Kazik, słuchaj, bo ja bym poszła w pewne miejsce. Ale wiesz co, może się zdrzemniemy trochę jeszcze. Która jest godzinka? No, jakby lepiej, nie? Z tym spaniem jakoś szału może nie ma. Ale chodź, pójdziemy sobie do jaskini. A co? Piąty dzień. Także chyba by wypadało, nie? Cię. Coś tam... Już zrobić. Nie chcę cię. Ale ja nie chcę was ruszać. Nie mam nic robić. Kaziu, zostaw. To naprawdę by go nazywać Kazik. Słuchajcie, ten Kelvin. Kelvin kompletnie nie wchodzi. A Kazik przynajmniej jest na kanie. Skoro mam już oznakowanego go w taki sposób tutaj na mapie. To... O! A jak tam zejść? Tędy. Bardzo dobrze, przy okazji się napijemy. Aha! Taki bajer, ale jeśli chodzi o jedzenie, to kiepało. No dobra, to zjemy jednak taki posiłek. Spróbujemy może upolować jakąś rybkę. A jak nie rybkę, to chociaż małego ptaszka. Szybko, 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 piórka. No, łap te pióra, kurka wodna. Gdzie ten zwłoki? Gdzie są zwłoki? Nie ma mięsa z tego ptaszka? Uuu, co nieładnie mi zrobili tu. Bardzo nieładnie. Kazik, gdzie jesteś? Kazik, chodź. Tu są zwłoki, ale nic nie mogę z tym zrobić. Kaziu, gdzie jesteś? Kaziu, to ty? No Kazik, bez jaj, chodź. Chodź, Kaziulek. Zwiedzimy jaskinię. Haha, mam ją. Mam ją w krzaczorach. Dorwaliśmy zawsze gdzie mięsko. Nie będzie można zrobić sobie. Na ognisku. Pieczeń z wiewiórki. No dobra, gdzie my tutaj mamy iść? Gdzieś jeszcze dalej? Wydawało mi się, że to będzie w tej skale tutaj pod tym, a tu się zanosi. Gdzie tu będzie to wejść? Od drugiej strony? Gdzieś? Nie wiem, tu jeszcze gdzieś dalej. W tej ścianie gdzieś tu znowu chyba jakiś obcy przeleciał bokiem. Chodź, Kaziulek. Nie zostawaj w tyle.
No i? Tu gdzieś? Ale gdzie tu? Jak tu nic nie widać? Co, od drugiej strony? No nie, niemożliwe. Przecież od drugiej strony, no właśnie. To ja tu chodzę po prostu po tym. Dobra, a propos. Skoro już widziałam sarenkę, Lina, co dalej? Dwa patyki taśma. I mamy łuk. Aha! I bombastycznie. Weźmy go do ręki. Tego nie chcę. Dobra, weźmy go do ręki. Ale tu gdzieś to jest. Kazio, wiem, że przyszedłeś do mnie. Ale headshota jej zrobiłam. Ale czad. Wiecie, że to był przypadek, nie? To na bank był przypadek, po prostu. To nie tak, że wiecie, że ja umiem w ogóle. Nie? No, no nie. Nie umiem. Ale co tam? Kto byś się przyjmował? Jakimi rzeczami? No i gdzie jest ta jaskinia? Kurka. No i gdzie jest ta jaskinia, która tu miała być? No ja nie ma jaskini. O, co kaman? Kazik, jaskini nie ma. Tam też nie ma. Musimy ją gdzieś tu znaleźć, Kaziu. Bo ci powiem, że trochę mnie to tak martwi. Martwi mnie to, że nie widzę czegoś, co teoretycznie gdzieś tutaj w pobliżu powinno być. Dobra. Że nie powinnam tak. Biegać, ale dobra. Tam gdzieś to będzie? Okej, okay, może gdzieś tu? No i... Jest! Serio? Naszych kolegów w taki sposób potraktować? Ho! No superancko po prostu. Co ciekawe jestem, czy ja to mogę zniszczyć. Nie mogę. Dobra, ale mamy jaskinię. Wejdę sobie do niej. No właśnie. Ale zanim wejdę, chodź, Kaziu. I teraz, Kaziu. Kaziu, 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 Kaziu. O, ukończ konstrukcję, to może będzie to, co? No. Kazik, może to dasz radę zrobić. Ja tu poszukam roślinek. A ty, Kazik, działaj.
co tu mamy? Ja ci nawet pomogę, wiesz? O. Spoko, lama zawsze lamą pozostanie. Zwłaszcza stara lama. Ale spoczko, nie? Co ty jeszcze tutaj mógłbyś zbudować? 50, to chyba troszkę za dużo. No bardzo dużo. A łóżko z patyków mogę tutaj zbudować? Nie? Szkoda. A, no ktoś krzyczy. Nie chcę, żeby krzyczał. Drewniana ławka. Dlaczego ja tej ławki nie mogę go tylko gdzieś podłodze czy gdzieś to budować? No dobra, nieważne. Ważne jest to, że zapisujemy. Tak jest. I teraz się zastanawiam, czy się zdrzemnąć. I chyba to, słuchajcie, zrobię. Nieważne, że będzie noc. A dlaczego się nie wysypiam? O co, come on? No dobra, weźmiemy jakąś mieszankę energetyzującą. Chodź, Kazik. Chodź, Kaziu. Idziemy dalej. Znaczy, jestem ciekawa, czy on pójdzie ze mną? Do tej jaskini? To jest pytanie. Jakże to pięknie wygląda, taki podświetlony, ale ja bym chciała taki kolor. O, chyba taki cieplejszy wolę. Proszę bardzo. Mięsko zrobić. Szkoda, że nie ma informacji, że już jest upieczone lub nieupieczone. Tak to. Trochę kiepsko. Ale dobra. Zjemy mięsko. Weźmiemy jakąś mieszankę energetyczną, może zjemy też. Proszę bardzo. Szału nie będzie, ale zawsze. Mamy to. Teraz ja bym wzięła jeszcze latareczkę. Żeby zobaczyć, co tu będzie. A co to? Lampa. Ale jak ja tam zejdę, to już tu nie wejdę. Może wejdę? Zbiornik powietrza. Czyli że co, że będzie można... Koniec?
To by było na tyle? No to dopiero numer. Ale to jest coś takiego, że tam jakby było przejście. Tam jest reszta jakby jaskini, nie? No nie, nie da się tam przejść, chyba. Nie, tędy nie przeskoczę. No to se poszłam daleko. Kaziu, powiem ci, bardzo udana wyprawa. Kazika tutaj nie ma, czyli Kazik nie wchodzi z nami do jaskini. Okej. Nie potrzebuję już latarki. Kaziu, gdzie jesteś? Kaziu, Kaziu, Kaziu. Ja sobie to jednak zapiszę, wiecie? To się przyda. No, Kaziu, Kaziu, Kaziu. Znacie taką starą, bardzo starą piosenkę o Kaziu? Tam mamy chatkę, tu mamy chatkę. O, tu jest jeziorko, tam jest jeziorko. Tam jest jeziorko. Ej, idziemy tam. Chodź, Kazik. Tam jest jeziorko z trzema rzekami. Obok jest jakieś takie mniejsze i jeszcze mniejsza kropeczka niebieska. Zobaczymy, co to tam będzie. Chodź. Ptaszek. Okej, okay. Już wiemy, że z niebieskich ptaszków to tak niewiele mamy. Czy piórka tylko, a? Ale nic poza tym. Okej. Okay. Na plaży nam się suszyło mięsko. My sobie teraz tutaj troszeczkę podjemy. Wiecie co, jeszcze zjem jedno mięsko takie upieczone. A tamto burnet było spalone. A to jest cooked, czyli ugotowane. No, tak, to drobna różnica, prawda? Malusieńka. Ale widzicie, on teraz tu nie ma marudzi. Gdzie jest mój łuk? Gdzie jest mój łuk? No. I nie trafiłam. Chyba sobie pobiegam z łukiem na razie. Mam rzeczkę. Dobra rzeczka. Co prawda my mamy iść do jeziorka. Tam nawet więcej rzeczek wpada. Czyli słuchajcie, mięska nie będzie można zostawiać na ogniu. Tylko trzeba go będzie pilnować, żeby nam znowu nie zrobiło takiego numeru, że się weźmie i spali. Dobra. Tego już mamy, ale patyków chyba nie mamy fulla jeszcze. O, już mamy. Dobra. O, jest jeziorko. Już je pięknie widać. I to jest w sumie niezła miejscowa. Aha. Nie tylko my wpadliśmy na ten pomysł. Nie krzyczeć mi tu. Ja nic nikomu nie chcę zrobić. Ja tutaj tylko przyszłam pozwiedzać.
Ale zobaczcie, jak było tutaj dobrze. Oni tam co prawda są. Tam jest następna jaskinia. Ale może to nie byłoby głupie, żeby wybudować się gdzieś... Gdzieś tu. Co? Mogliby nas właściwie atakować od jednej strony. Aż przez rzekę niestety przechodzą, więc to jest ten problem. Kurka, za późno go zauważyłam. Ale gdybyśmy my się tutaj tak pobudowali na tym kawałku. A? Kaziu, gdzie jesteś? Kazik! Ach, Kazik, Kazik. No dobra. Chata. Ja chyba nie chcę chaty. Ani schronienia na drzewie. No, nie. No dobra, a jeśli weźmiemy to tak? Podstawowa podłoga. Aha. I potem podstawowe ściany. Taki bajer, dobra. Słuchajcie, ja tu spróbuję coś zbudować. Zobaczymy się w momencie, w którym ta budowa będzie już trochę pociągnięta. Skoczę jeszcze po Kazika, dobra, żeby mi tu pomagał. No jak będziemy kończyć budowę, to się spotkamy. Także na razie, za chwilkę do was wracam. Ale trzy razy. Serdecznie. Tutaj mamy różne dary. Ja już więcej nie wezmę. Chyba to. Zwykle nie tylko. Jedną powierzchnię. Powiesimy rybkę. Proszę bardzo. W poczku. Dobra, zacznijmy. Potyczki. Proszę, kamyczki. Mamy ławeczkę i mamy z jednego pelwina, ale z racji tego, że co chwila psują mi tu. I to psują mi tu bardzo. To postanowiłam się tyle przetransportować. To po prostu sobie gdzieś pójść i to może być ten zielony punkt na przykład. Może jak na chwilę stąd zniknę, to jakoś mu się ogarnie. I nie będę musiała się przejmować tym, że cały chwila przychodzą, co teraz mi robią. Liczę na to, że na trochę znikniemy. To i oni o nas tam. Nie będą mieć przychodzić. Kevin Hall. My God. Dobra, będę się nim przejmować później chyba. O! Jak już weźmiemy. Myślicie, że weźmiemy. Ja wezmę sobie. Chodź, Kevin, chodź. Tam Kazik. A faktycznie zostanie Kazikiem jedna. Nigdy nie pamiętam, czy jest Kevin, Kelvin, Kalvin. Mogliby wymyślić taki imię, który się
dużo łatwiej. Zapamiętywało. Nie mogę wziąć więcej? Może ja tutaj tak niestety bywało. Mogę wziąć ich tylko 20. Ja te krwawniki mogę tylko połączyć z aloesem, którego nie ma. Mam jeszcze. Już nie mam. Przynajmniej Kevin to został, czy tam tak na imię. Dobra, Kazimierz, lecimy. Pewnie co odcinek będę inaczej nazywać. A co tam wiem? Się tak nie obrazi. Opsa. Kaziu, przeskoczysz? Nie przeskoczysz. Okej, okay. Jesteśmy gdzieś pobliżu. O! O, proszę! A cześć! A jak? Słuchajcie, mam wrażenie, że jesień idzie. Coraz więcej liści spada. W ogóle jakoś tak dziwnie jest. O! No tak, to jest miejsce, w którym już byliśmy. Też jestem inteligentny. Subcio. No dobra, to w takim razie zapiszemy się. Okej. Lecimy. Miejsce jest gdzieś dalej. Słuchajcie, to nie jest tu u góry. To jest gdzieś niżej. Jeszcze niżej. Chodź, Kazimierz. Będziesz mi potrzebny prawdopodobnie. Chociaż ja nie wiem, czy ty trafisz. Ziumbić. Bronić. W ogóle cokolwiek. Jesteś taką sierotką, że aż... Znowu nasz domeczek. Luce fix. Myśmy się tutaj na początku pobudowali tak dość ambitnie, nie? No dobra. Będzie to jest jeden dom, który zapisał. Nie jest moja gra. O to chodzi. Kevin, gdzie jesteś? Trudno. Może najpierw jeszcze. Jeszcze raz. Dlaczego ja nie mam? Właśnie. Proszę bardzo, idzie. Tam i tak GPS nie zadziała. A latarka może nam się przydać, nie? Dobra. O-o! O-o! O kurka! Co to jest? Drukarka będzie nam robić rzeczy! Jaki czad!
tu coś mamy. Jakie to ekstra. Mogę to wyłączyć to? Szału ma. Zrobiło się. Jaki czadzior. Tego nie weźmiemy już więcej. Ale weźmiemy drut. Ja. Noż, to jestem zachwycona tym miejscem. I tu jeszcze można się zapisać i spać, bo właściwie po co budować bas? Noż, w takim momencie co leci? Cały sens budowania bazy jakoś zniknął. Chodź w stronę światła. No cóż, może tam jest po prostu wyjście. Może tu jest po prostu wyjście z tej jaskini gdzieś. My? Nie. Tam się coś zawaliło, ale tu. Okej. Nic więcej nie wezmę. Śmiesznie, same puste łóżko. Więc poza tym. Kaska, zegarek, nic więcej. O! A ty, pani, kartę jakąś trzeba mieć. Dobra. No dobra. No idziemy w ciemność. Wracamy do tego magicznego pokoiku tutaj. Mi się wydaje, że ja czegoś jeszcze nie pomysłam. Mi się wydawało, że coś gdzieś tu jeszcze leży. O, właśnie. Tego nie pomysłam. Ja. I niech się robi. Informacja, ile jest tego? Tak. Drukuje, normalnie nam drukuje strzał. Ciekawe, jak to działało, nie? Ale przede wszystkim to jeszcze ciekawe, jakie trzeba. Cieraz, jak ja mogę to. Aha. Czyli na tu i R. To jest ta drukowana. A to jest moja. Dobra. Okej. Okay. To mogę dolać, tak? Dolać? O, proszę, dolało. Hi? Ekstra. Dobra, ale co, mogę tylko robić te? Tylko strzały mogę zdrukować? Dobra, to ja to chyba tak na razie zostawię po prostu. Wezmę tych strzał trochę jeszcze. Tyle wystarczy. To tak już będzie. Zobaczmy, co mamy tu. O! Mieszanka energetyzująca, narzędzia do poprawy. Spoczko. Mam tu, 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 tu. Mam wrażenie, że jakoś mi się widok rozmazuje. Jeszcze jeden mi został z tego do zebrania. Do widzenia jeden taki punkt. Z wykrzykniczkiem na waszej mapie. O! No to załóż, no przecież. Boż, bez sensu. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyrwina. I to? Tak, jest. Po założony drugi. Trzymajcie. Zjedzmy jeszcze mieszankę leczącą. A co tutaj było? Baterie. Dobra, mamy fulla, jeśli chodzi o baterie. Tu. No ja podniosłam jeszcze jakąś książeczkę. I co? Nic nią nie jest zupełnie? Ha. Nie, nie widzę tego nigdzie.
Zniosłam i zniknęł? Okej. No cóż, co my tu możemy zrobić? Mieszankę energetyzującą, ale to jest to. Nie jest to. To jest to, ale to nie jest to. To nie jest to. Dobra. Wychodzimy. To. Powiem, że to jest dopiero zaskoczenie. To jest zaskoczenie. Że mamy bezpieczną przystań, w której nikt nam nie wlezie. Co prawda, Kazik też nie. Gdzie poniosło Kazika? Ale w ogóle zobaczcie. Ja już na samym początku gry zbudowałam się tutaj. Gdzieś blisko. I po prostu jak to ciele. Płasz mi się, gdzie powinnam iść teraz. Tam. Albo tam. Dobra, pójdziemy tam. Chodź, Kaziu. Chodź, Kaziu, chodź. Chodź, przejdziemy się. Zawsze baza jest potrzebna, bo też będziemy z widzonką i tak dalej. Natomiast tutaj taka mała, bezpieczna przystań w środku lasu. No. To jest to. Odwiedzamy różne miejsca. I tak, tutaj mamy dopeczkę. I nie wiedzieć dlaczego. Ktoś wokół mnie zebrał. Kaźmierz, jedziesz? Chodź, Kaźmierz. No to jest też dosyć ciekawe. Aż tu trzeba wykopać. Ale skąd wziąć łopatę? No, powiem wam, że to byłoby też dobre miejsce. Na budowę. Tylko trochę kiepsko byłoby się osłonić. Znaczy, z daleka byśmy widzieli, jak podchodzą, tylko daleko trzeba było donosić. I w dodatku mogą budować się. Palisada na takiej kości była chyba kadra. Ale jest to ciekawe, bardzo na pewno. Kaźmierz, chodź. Chodź, Kaźmierz. Chodź tu za mną. Jesteś Kazik? Jak zwykle, Kaś po prostu w inną stronę. Kaziulek musiał gdzieś tam pobiec, przecież inaczej nie przeszedł. Powinien pozbierać jakieś roślinki. O, a już na pewno mięsko. Bo potem piorupie. Bo gdzie jesienek? Zdzieje się. Małpoludy znowu. No dobra. Zwiedzamy. Na pewno muszę upolować coś jeszcze. No, trwalnika nic nie zrobi z krwi. Blisko. Ale te spadające kolorowe liście lekko nie przerażają mnie, bo ci zima. Ty, nie wiem. Mamy kurtkę.
której do tej pory nie mogliśmy założyć. Więc może... No i co? Ty, no ale... Nie mów, że to jest to samo miejsce. I znowu gościu tu będzie wisiał, mimo tego, że już go odcięliśmy, bo znaleźliśmy przy nim latarkę. Dobra, chodź Kazimierz. Idziemy tam niżej. Ja nie wiem dlaczego. Zrespił się z powrotem lokalizator. Wiecie, odciąć go nie mogę. Gość już leży na boku. My latarkę przy nim już znaleźliśmy. Ja ją mam. A tutaj znowu coś jest. Znaczy dobrze, że znaleźliśmy ratunki. Zawsze to jest dodatkowy zasób. Ale po co? No. A Edward. Nic nie rozumiem z tego, ale nie szkodzi. Nie muszę wszystkiego rozumieć, prawda? A tu? A, dobra. Zapiszmy to. Weźmy sobie to. O. Czy myśmy stamtąd przyszli? Nie, przyszliśmy z innego. Idziemy tam. Chodź, Kazimierz. Dawaj. Nie możemy, bo zaraz chodź. Jeść. Nie można nic jechać. Matka, to sobie zjemy. Niewiele to da, ale... Zacznijmy sobie coś. Bo słuchajcie, będzie problem. Skoro będzie... Właściwie jest jesień. Za chwilę będzie zima. Skąd ja wezmę drugą drogę? Jakby da się wyrąbać przewędę? Z tej skórki, żeby ja się nie dało zrobić łopacza żadnego. Chyba, że... Coś się zmieniło, może. Kazimierz, że ty też idziesz. No dobra.
mógł się wściec, nie? Padnę szybciutko i w ograbie. Dobra, już sobie idę. Już idę. Pa! Kazimierz, uciekaj. Czyli to nie jest dobre miejsce, żeby się osiedlić, słuchajcie. Ani tyci. Częściej deszcz pada, więc wiecie co to już mnie tak fascynuje. W takim razie co znajdziemy w kolejnych takich punktach? Te punkty są trzy na mapie, tak? Żadnego wejścia, przejścia, nic. Nigdzie nic. Nie można wejść. No hej, liczyłam na to, że cię muszę gdzieś schować. Będzie dziura jakaś. Można kopnąć. No nie. Wiem, że chce mi się, nie, nie wiem, wszystko będzie mi się chciało spać, trudno, na razie chyba będziemy się przesuwać. Jeszcze coś. W razie gdybym zauważyła. Thank you.
miejscu. Dobra, dobra, już idziemy, już nie wiem, jak się zmieniło. Zaraz coś na mnie wskoczy, jak się zacznie drzeć. Co się zostało? To tylko nie to perze. Tylko nie to perze. Coś tu jest. No dobra, ale wiecie co? Na dół. My sobie skoczymy w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie, do zobaczenia, pa pa.